Ja mam dwa konkretne pytania. Czy zadeklaruje pan w tej sytuacji, że poprze pan taką nowelizację kodeksu rodzinnego, że osobiste starania o utrzymanie dziecka zawsze mają pierwszeństwo, bezwzględne pierwszeństwo przed płaceniem alimentów? Jeśli rodzic osobiście łoży na swoje dziecko, to nie będzie zobowiązany do płacenia alimentów. I drugie pytanie, czy z perspektywy czasu przyznałby się pan jednak do błędu, że błędem było pana negatywna opinia do roku 63, która no, przyczyniła się do jego zatrzymania, bo w zamian nic nie dostaliśmy. Pan teraz nawiązuje do właściwie identycznego druku z poprzedniej kadencji Sejmu, ubolewa nad tym, że go nie ma, no ale to niestety przez pana go nie ma. Czy uważa pan, że negatywna opinia dla druku 63, który zakładał właśnie karanie za alienację rodzicielską, była jednak błędem? I ostatnie pytanie, pan poseł Janusz Korwin.